Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Zapraszam Cię na kolejną lekcję z cyklu A co było na maturze? Tym razem będzie to geometria płaska. Na tym spotkaniu głównie zajmiemy się zadaniami z kątami, z okręgami, z trójkątami, ale bardziej pod kątem właśnie miar kątów. A więc zapraszam do analizy tych zadań, które wybrałam z arkuszy naturalnych. Zadanie numer 1 to zadanie z arkusza maturalnego z maja, czerwca, faktycznie 2020 roku. Zadanie 17 za 1 punkt. Punkty A, B, C, D leżą na okręgu o środku w punkcie O. Kąt środkowy DOC ma miarę 118 stopni. Zobacz rysunek. Czyli ten rysunek każdy z przystępujących do matury miał przed sobą przygotowany. Miara kąta ABC jest równa. Odpowiedź A 59 stopni, odpowiedź B 48 stopni, odpowiedź C 62 stopnie i odpowiedź D 31 stopni. I my mamy oczywiście tutaj wybrać, która odpowiedź jest prawidłowa. Zaczniemy od tego, że mamy podany ten kąt środkowy, prawda? Kąt środkowy DOC. Fajnie by było, bo przecież wiemy, że kąt środkowy nam coś mówi, prawda? On jest oparty na pewnym łuku. Ja ten łuk zaznaczę, bo często właśnie młodzież ma problem z zaznaczeniem łuku. Po prostu od C do D mamy taką tutaj rozpiętość tego kąta i to jest ten łuk. Fajnie by było tak jeszcze poprowadzić kąt. Najlepiej byłby kąt wpisany, który byłby oparty też na tym łuku, bo wtedy skorzystalibyśmy z odpowiedniego twierdzenia, prawda? A więc, który kąt wpisany byłby oparty na tym łuku? No, od C idziemy do B, prawda? I teraz B łączymy z D. Ja specjalnie tutaj kolorem to zrobię, żeby było ładnie widać, jak ja połączę, to ten oto kąt, ja sobie go nazwę beta, to jest kąt, ten kąt CBD, napiszemy kąt CBD, u mnie nazwałam sobie kąt beta. I tak się składa, że to jest kąt wpisany. On jest wpisany dlatego, że wierzchołek jego znajduje się na okręgu, a z kolei ten jest środkowy, bo jego wierzchołek znajduje się w środku okręgu. Oba są oparte na tym samym łuku, w związku z czym korzystam z twierdzenia, że moje beta to będzie 1/2 z tego mojego kąta 118 stopni, no, który był podany, prawda, podany w zadaniu. A więc 1/2 ze 118, no możemy sobie tutaj dwójeczkę skrócić, to mamy tutaj 59 i zapiszemy sobie 59 stopni. Czyli to jest mój ten kąt beta, mogę go nanieść na rysunku tutaj 59 stopni. Wszystko pięknie, ładnie, ale ja mam wyznaczyć miarę kąta alfa. Tak sobie oznaczyłam kąt A, B, C. To jest ten mój kąt alfa na rysunku. Ja mam jego miarę wyznaczyć. Tak się składa, że jak się tak przypatrzymy dobrze, to te kąty razem dwa wzięte, czyli alfa razem z betą, popatrz, jaki kąt one tworzą. Tak się składa, że tu jest średnica naszego okręgu, bo przechodzi przez środek, prawda? To jest średnica. A więc skoro to jest średnica, to wiemy, że kąt wpisany, też jest takie twierdzenie, kąt wpisany, oparty na średnicy, bardziej profesjonalnie bym powiedziała na pół okręgu, tylko nie będę jeszcze tutaj tego drugiego łuku zaznaczała, bo by nam się tutaj zamalowało to, czyli kąt wpisany, oparty na średnicy, czy też ładniej na pół okręgu, jest kątem prostym. Czyli tutaj jest kąt prosty po prostu. A więc alfa dodać beta to jest 90 stopni. No to skoro tak, to alfa dodać 59 stopni równa się 90 stopni. Czyli moje alfa to się równa, to przerzucam na tą stronę. Oczywiście odpowiednio zmieniam znaki, czyli będę miała 90 stopni minus 59 stopni. Czyli moje alfa to jest po prostu 31 stopni. I taka odpowiedź to jest odpowiedź D i jest to odpowiedź prawidłowa. Zadanie numer 2 to zadanie z września 2020 roku. Zadanie 29 za 2 punkty. Dwa okręgi o promieniach. Małe R to jest 2, duże R to jest 6. Są styczne zewnętrznie i są styczne do wspólnej prostej K. Wykaż, że prosta L przechodząca przez środki S i P tych okręgów przecina prostą K pod kątem alfa równa się 30 stopni. Zobacz rysunek. Ten rysunek jest gotowy w takiej postaci. Skoro jest to słówko wykaż, to będzie to zadanie na dowodzenie. W związku z czym założeniem do tego zadania jest co?
jest ta informacja, ile wynoszą promienie i jest ten rysunek. Na rysunku już mamy zapisane tutaj w zasadzie, prawda? Mamy zaznaczone te środki S i P, mamy zapisany ten kąt alfa, mamy poprowadzoną tą styczną K i mamy prostą przechodzącą przez środki. Nie musimy tego jeszcze raz opisywać, bo to jest zawarte w treści i na naszym rysunku. Natomiast my mamy wykazać, czyli teza, my mamy wykazać, że kąt alfa ma miarę 30 stopni. No więc będziemy chcieli przeprowadzić dowód. Może tutaj po tej stronie będę pisała. Oczywiście będzie to dowód wprost, ponieważ będziemy chcieli dojść do tego, że alfa faktycznie to jest 30 stopni. A więc, z czym nam się kojarzy oczywiście to, że okręgi są styczne zewnętrznie? To, że popatrz, one się tutaj stykają w jakimś punkcie. Czyli ten odcinek od S do P to jest małe r dodać duże r. Czyli u nas to jest 2, a to u nas jest 6. Czyli ten odcinek od S do P to jest razem 8. Ok? Teraz, ta informacja, że to jest styczna do obu okręgów jest bardzo ważna, ponieważ wiemy, że jak mamy styczną do okręgu, to jak ja teraz poprowadzę promień do punktu styczności, oczywiście ten sam promień równy 6, to on pada pod kątem prostym. I tutaj dokładnie ta sama sytuacja. Prowadzę promień do punktu styczności, to on pada pod kątem prostym. Promień w tym wypadku ma długość 2. No to popatrz, co my teraz tutaj otrzymaliśmy? Otrzymaliśmy taki mały trójkącik. Ja bym może tutaj ładnie zaznaczyła, niech to będzie A, niech to będzie B, niech to będzie C, a reszta już wierzchołki tutaj tych trójkątów mamy. Tutaj mamy S, a tu mamy P. I teraz popatrz, co to mamy za trójkąt. Ten trójkącik, ja go tutaj zamaluję, to jest trójkąt, który ma co? Kąt prosty, kąt alfa, to znaczy, że tutaj będzie A jakiś beta. Teraz ten wielki trójkąt, jakie ma kąty? Tu ma kąt prosty, tu ma kąt alfa, to nie ma innego wyjścia, tu musi być kąt beta. Czyli wszystkie trzy kąty są takie same. Tu było bardzo ważne to, że to jest ta styczna, czyli te kąty proste mogłam zaznaczyć. A więc mogę powiedzieć, że mój trójkąt ABS jest podobny do trójkąta ACP. ACP, zapiszemy sobie kąt, kąt, kąt. To podobieństwo wynika z tego, że zauważyliśmy, że mamy wszystkie kąty takie same. To widać na rysunku, można oczywiście opisać ładnie. No to możemy sobie tutaj ładnie zapisać, żeby nie było niejasności, czyli kąt ABS, ABS równa się kątowi ACP, równa się 90 stopni. Dalej, kąt ASB równa się kątowi APC, równa się nasze beta. No i ten kąt, który mamy wspólny, jest to kąt BAS, BAS równa się kątowi CAP. No i to jest oczywiście ten kąt wspólny alfa, który jego miarę mamy znaleźć. Co to dla mnie za informacja, że one są podobne? Bardzo ważna taka, że ja mogę teraz odpowiednio ich boki przeskalować, prawda? No bo są podobne te trójkąty. A więc tak, pasowałoby mi ten odcinek od A do S jakoś sobie oznaczyć. Niech to będzie X. Czyli ten odcinek od A do S, napiszemy sobie, że jego długość to X. I teraz bierzemy sobie dwa boki odpowiadające sobie, prawda? Tak jak tutaj w podobieństwie jest. Czyli najpierw bierzemy z małego trójkąta, to z tego małego, a weźmy sobie tą przeciwprostokątną, czyli nasze x do przeciwprostokątnej w tym dużym trójkącie, prawda? Czyli to będzie x dodać 2, dodać 6. To zapiszmy x dodać 2, dodać 6. Ma się tak jak... Teraz bierzemy sobie inny bok w tym małym trójkącie. No ewidentnie chcemy to 2, no nie? Czyli 2 do odpowiadającego mu boku w tym dużym trójkącie. Widać, że ta dwójka leży przy kącie beta i prostym i tutaj szóstka leży przy beta i przy prostym, prawda? Czyli do szóstki będzie. No to teraz możemy coś zrobić, czyli x podzielone przez x dodać 8, to się równa 2 podzielone przez 6. Najlepsza metoda mnożenia na krzyż, czyli będziemy mieć x razy 6, 6x, to się równa 2 razy x będzie plus 2 razy 8, czyli mamy 16. Jak przerzucę, będę miała 4x, to się równa 16, podzielę przez 4, czyli mam x równe 4. Zaznaczmy sobie na naszym rysunku, że nam wyszło tutaj 4, prawda? W trakcie naszych tutaj przekształceń. No to teraz co? Jak wyznaczyć miarę kąta alfa?
no można by było użyć funkcji trygonometrycznej dla tego trójkąta chociażby małego ABS. Jaka to funkcja trygonometryczna opisywałaby nam stosunek tego boku, który leży naprzeciwko tego kąta, czyli naszej dwójki, do przeciwprostokątnej? Oczywiście jest to funkcja sinus, a więc piszemy sinus alfa to się równa to, co leży naprzeciwko, czyli 2, do przeciwprostokątnej, czyli do naszej czwóreczki. Czyli mamy, że sinus alfa to się równa 1/2. I teraz wiemy doskonale z tabelki, że kąt ostry, który ma sinusa równego 1/2, to jest tylko i wyłącznie 30 stopni. A interesują nas tylko kąty ostre, bo widać, że w tym trójkąciku alfa ostry, beta też ostry, prawda? Ja miałam wykazać, że alfa to 30 stopni. Wykazaliśmy to, co kończy nasz dowód. Zadanie numer 3 to zadanie z sierpnia 2019 roku, zadanie 29 za 2 punkty. Wierzchołki A i C trójkąta ABC leżą na okręgu o promieniu R, a środek S tego okręgu leży na boku AB trójkąta, tak jak to właśnie widać na rysunku. Prosta BC jest styczna do tego okręgu w punkcie C, a ponadto długość AC to jest R pierwiastek z 3. Wykaż, że kąt ACB ma miarę 120 stopni. Oczywiście uczeń przystępujący do matury ten rysunek miał przygotowany i na tym rysunku można było tutaj działać. A więc jest to zadanie dowodowe, więc musimy trzymać się tutaj odpowiedniego schematu, czyli najpierw założenie. I teraz założeniem w tym zadaniu jest rysunek i na nim już wszystko widać, prawda? Tutaj, że środek okręgu leży na boku AB, że tutaj mamy styczną, prawda? Mamy wierzchołek A i C trójkąta, te wierzchołki, które to właśnie leżą na okręgu. R to jest promień okręgu, a AC ma długość R pierwiastek z 3, czyli od A do C to jest R pierwiastka z 3. I mamy na tej podstawie, wiedząc, że ta BC to jest styczna, to teraz sobie jeszcze będziemy chcieli wykorzystać, ale na tej podstawie, zanim to, mamy wykazać, czyli nasza teza, że miara kąta ACB to 120 stopni. No więc oczywiście piszemy dowód, będziemy tutaj przeprowadzać dowód wprost, bo ma nam wyjść, że miara kąta ACB to 120 stopni. No pierwsze co, bezdyskusyjnie, to warto byłoby poprowadzić do tego punktu styczności, jakim jest C, promień, prawda? Więc poprowadźmy sobie promień, możemy to linią przerywaną jakkolwiek tutaj poprowadzić, a może tak po grubie. Najlepiej będzie i ten promień prowadzimy, podpisujemy sobie R, no bo taka była informacja w zadaniu, prawda? Że R to jest promień tego okręgu i pamiętamy, że do punktu styczności on pada pod kątem prostym. Dlatego ta styczność jest bardzo ważna, czyli w zasadzie jak mamy analizować kąt ACB, to tu jest 90 stopni już, więc pasuje nam tylko ten alfa znaleźć. Czyli w dowodzie zapiszmy sobie, że miara kąta SCB równa się 90 stopni. Tego nie trzeba tłumaczyć, bo to jest oczywiste, jeżeli wie się, co to znaczy, że jest styczna do okręgu. Natomiast miara kąta teraz ACS to się równa alfa i my sobie po prostu wyliczymy tą miarę kąta alfa. No, będziemy chcieli oczywiście tutaj z czegoś skorzystać. Po pierwsze, widzimy, że od S do C jest R, ale od A do S też jest R, prawda? Czyli zapiszemy sobie AS równa się CS równa się R. No to z tego wnioskujemy, że trójkąt ASC jest oczywiście równoramienny. Równoramienny. To jest bardzo ważna informacja dla nas. Dlaczego? No bo skoro ten trójkąt, widzimy, że ma równe ramiona, czyli jest równoramienny, to skoro tak, to jak tu jest alfa, to ja tutaj też mogę napisać, że jest alfa, prawda? Mogę tak napisać. Czyli dalej wnioskujemy, że miara kąta ACS równa się mierze kąta CAS równa się alfa. No dobrze. A co wiemy w tym trójkącie równoramiennym? Jeżeli poprowadzimy sobie teraz wysokość, ale z tego wierzchołka S, no wysokość oczywiście pod kątem prostym, poprowadźmy sobie, zapiszmy sobie tutaj, niech tu będzie jakaś wysokość, to wiemy, że wysokość oczywiście w takim trójkącie równoramiennym dzieli ten bok, tutaj tą podstawę na dwie równe części.
A co to dla nas za informacja? Bardzo ważna, bo skoro ja wiem, że ta podstawa nasza AC ma długość R pierwiastka z 3, to tutaj odtąd dotąd mam R pierwiastka z 3 przez 2 i odtąd dotąd też mam R pierwiastka z 3 przez 2. No nie dziwota, prawda? Ze względu na to, że jest to trójkąt, oczywiście tutaj ten równoramienny, więc tu pada na połowę, więc to po prostu dzielimy przez 2 i mamy dwie takie same części. No i teraz popatrz, jeżeli tak, to ja mogę teraz sobie tutaj zamalować, może zaznaczę tutaj punkt jakiś, niech będzie duże K i teraz jak ja ten punkt zaznaczę, to ja mogę powiedzieć, że ja na tej podstawie wnioskuję, że moje KC ma długość R pierwiastka z 3 przez 2, żeby to konsekwentnie było. A więc analizujemy trójkąt teraz, może tu będę pisała, analizujemy trójkąt KCS, prawda? Zajmujemy się tym trójkątem, a konkretnie w tym trójkącie chciałabym, żebyśmy zastosowali jakąś funkcję trygonometryczną. W końcu jest to trójkąt prostokątny, prawda? No to co możemy zrobić dla tego kąta alfa? No tutaj mamy przeciwprostokątną R i ta przeciwprostokątna R pierwiastek z 3 przez 2. No to pasowałoby kosinus. Czyli kosinus alfa, oczywiście w tym trójkącie, który analizujemy, to jest stosunek tego boku, czyli R pierwiastek z 3 przez 2 do tej przeciwprostokątnej, czyli u nas R. Tak się składa, że to R z tym R się skraca i mamy pierwiastek z 3 podzielone przez 2. Skoro tak, to zastanówmy się, dla jakiego kąta tak się dzieje, że jego kosinus jest równy pierwiastek z 3 przez 2. Mam na myśli oczywiście kąt ostry, no bo widzimy, że on musi być ostry w tym trójkącie, bo tu jest prosty, to te dwa muszą być ostre, nie mają wyjścia, prawda? Czyli jest to oczywiście kąt, zgodnie z tabelką wartości funkcji trygonometrycznych, jest to kąt 30 stopni, bo dla niego, dla tego kąta ten kosinus wynosi pierwiastek z 3 przez 2. Skoro tak, no to teraz sobie już zapiszemy, że miara kąta ACB na naszym rysunku ACB to jest nasze alfa plus 90 stopni. Alfa i jeszcze 90 stopni, czyli mamy 30 stopni plus 90 stopni, czyli to się równa 120 stopni. Co kończy nasz oczywiście dowód? Zadanie numer 4 to zadanie z sierpnia 2019 roku, zadanie 14 za 1 punkt. Dany jest trójkąt równoramienny ABC, w którym AC równa się BC. Na podstawie AB tego trójkąta leży punkt D taki, że AD ma taką samą długość jak CD i BC ma taką samą długość jak BD oraz miara kąta BCD to 72 stopnie. Zobacz rysunek. Rysunek jest taki przygotowany dla ucznia. Wynika stąd, że kąt ACD ma miarę odpowiedź A 38 stopni, odpowiedź B 36 stopni, odpowiedź C 42 stopnie i odpowiedź D 40 stopni. Mamy znaleźć miarę tego kąta ACD. Ja myślę, że ten kąt sobie tutaj oznaczmy ACD, ACD. Zapiszmy sobie, że tutaj jest alfa. No to tak. Dobrze byłoby, żebyśmy sobie zaznaczyli, które to boki są takie same. Popatrzmy. Skoro AC jest równe BC, czyli moje AC jest równe BC, to ja tu napiszę X, tutaj też napiszę X. No i tutaj sobie napiszę X, żeby nam się lepiej patrzyło. Dalej. AD równa się CD, czyli AD równa się CD, to niech będzie tu Y i tu Y. Będzie nam się to lepiej oczywiście na to patrzyło. I dalej BC, czyli BC równa się BD. No to BC już mam X, to nie mam wyjścia. Tutaj też musi być X. I teraz musimy zacząć od tego naszą analizę. Poszukajmy tych trójkątów równoramiennych, prawda? No bo tutaj są te trójkąty równoramienne, więc nie sposób nie zauważyć. Skoro są takie same boki, no to kąty też muszą być odpowiednie takie same. Czyli jak tu jest 72 stopnie, no tutaj też jest 72 stopnie, prawda? Dalej, skoro tak, to ja chcę policzyć teraz miarę tego kąta, no bo mam trójkącik taki. Zapiszmy sobie z trójkąta DBC. Będę teraz układała równanie dotyczące właśnie kątów, czyli niech tutaj będzie jakiś kąt beta. Czyli tak, 72 stopnie, dodać 72 stopnie, dodać beta, to się oczywiście u nas równa 180 stopni. No bo suma miar kątów w trójkącie wewnętrznych kątów zawsze to jest 180 stopni. Czyli tu mamy 144 stopnie, dodać beta równa się 180 stopni. Czyli nasze beta, to się równa, jak to przerzucimy, to będziemy mieć po prostu 36 stopni.
i możemy sobie zaznaczyć, że tyle wynosi miara tego kąta 36 sobie. No, wszystko w porządku, to teraz popatrzmy na co. No, możemy popatrzeć teraz na ten malutki trójkąt. Przecież tu jest Y i tu Y, no też jest równoramienny, no nie? To skoro tu jest alfa, no to tutaj oczywiście też musi być alfa, bezdyskusyjnie. No to mogę teraz oczywiście popatrzeć na cały wielgachny trójkąt, prawda? Ten trójkąt, może najpierw tutaj zapiszemy sobie z tego trójkąta ADC, ADC, to ja z tego trójkąta mogę wywnioskować, że miara kąta ACD równa się mierze kąta CAD i to się równa alfa, zapisaliśmy po prostu. A teraz z kolei z trójkąta, ale z tego naszego wielgachnego ABC, który też wiemy, że jest równoramienny, prawda? No to wnioskuję, że ten kąt musi być taki sam jak ten, no bo tu są te ramiona. Czyli wnioskuję, że kąt CBA, czyli tutaj ten, jest równy kątowi CAB, równa się po prostu 36 stopni. No bo jak tu jest 36, no to tutaj nie ma wyjścia, też musi być 36 stopni. I taka właśnie jest odpowiedź prawidłowa, odpowiedź B. Na to spotkanie przygotowałam kilka zadań. Były to, jak widzisz, zadania z geometrii płaskiej, ale głównie były to zadania związane z kątami. Czy takie idealne zadanie jak kąty w trójkącie, prawda, równoramiennym, żeby pewne zależności tutaj umieć wywnioskować, czy też kąt, który był istotny, kąt prosty, jak prowadzimy promień i prowadzimy promień do punktu styczności okręgu z prostą, to tamten kąt prosty jest, więc bardzo ważna sprawa, prawda, żeby te kąty umieć zaznaczyć. Owszem, korzystaliśmy też z podobieństwa trójkątów. Przypomnieliśmy sobie też twierdzenia dotyczące kątów środkowych i wpisanych opartych na tych samych łukach, czy też kąt wpisany oparty na półokręgu. To wszystko jest ważne, ponieważ elementy geometrii płaskiej jak najbardziej mogą wystąpić i w Twoim arkuszu naturalnym. Mam nadzieję, że lekcja się podobała. Ja zapraszam oczywiście na kolejne nasze spotkanie. Też na moją stronę internetową, jak zawsze, aikamat.pl, na mój kanał na YouTubie i na mojego fanpage'a. No i do zobaczenia!